Czołem zawodowi sprzedawcy, witamy z Krakowa, z konferencji Impact. Dzisiaj powiemy sobie, czemu firmy tracą klientów. Mogłoby się wydawać, że w większości firmy tracą klientów, dlatego że są niezadowoleni z produktu. Natomiast badania robione w Stanach oraz zrobione przez nas dowodzą, że tylko 15-20% osób, które wcześniej kupiły, jest niezadowolonych z produktu, nie kupuje danego produktu ponownie albo nie korzysta z danej usługi ponownie. Ponad 60%, a czasami nawet 70% osób nie kupuje, dlatego że handlowiec o nich zapomniał, że osoba, która była odpowiedzialna za kontakt z klientem, zaniedbała ten kontakt. Bardzo często jest tak, że jeżeli handlowiec słyszy, proszę wysłać ofertę na maila, my się z panem skontaktujemy, oddzwonimy, reagujemy na takie stwierdzenie alergicznie, jeżeli coś sprzedajemy. Często jest tak, że tracimy wtedy szansę na sprzedaż. W większości procesów sprzedaży, które badamy, widać gołym okiem, że ponad połowa tematów, które zostały zapomniane przez handlowców, jest, mówiąc naszym językiem, do regeneracji. Wystarczy bardzo często zadzwonić do takiego klienta, powiedzieć, przepraszam, nie wywiązałem się z obietnicy, nie wysłałem tej oferty w terminie, chciałbym zadać jeszcze kilka pytań odnośnie danej oferty. Bardzo często jest tak, że wystarczy przełamać się i zadzwonić do tego klienta, żeby uratować transakcję. Jeżeli mamy z tym problem mentalny, dobrze jest poprosić kolegę, koleżankę, który siedzi obok, biurko w biurko, żeby zajął się takim klientem w sytuacji, kiedy mamy jakiś związek emocjonalny z tą transakcją. Tak, żeby się przełamać. Dodatkowo takim prostym sposobem na to, aby zawsze dotrzymywać słowa, jest to, aby niewiele obiecywać. Bardzo często, kiedy słuchamy rozmów handlowych, czuć, że handlowiec obiecuje wysłanie jakiejś oferty w terminie, albo obiecuje to, że transport będzie na pewno na wtedy i wtedy, albo obiecuje, że w ofercie na pewno mamy rozwiązanie dla pana, a potem okazuje się, że to są tylko jakieś obietnice bez pokrycia. Jeżeli mamy taką sytuację, spróbujmy powiedzieć, nie jestem w stanie obiecać, czy ten transport będzie na czas, ale zrobimy wszystko, żeby był. Nie jestem w stanie obiecać, że wyślę w tym momencie ofertę, ponieważ mam mnóstwo spotkań dzisiaj i jutro. Pytanie, czy jeżeli dostanie pan tą propozycję w przyszłym tygodniu, to też będzie dla pana ok. Zróbmy taki bezpiecznik dla własnego komfortu w rozmowie handlowej, aby nie musieć cały czas obiecywać. Jaki jest też problem z tymi obietnicami bez pokrycia? Głównym problemem z obietnicami bez pokrycia jest to, że ich później nigdzie nie notujemy. Nie notujemy w CRM-ie, ani nawet w prostym zeszycie, na co umówiliśmy się z klientem. Dużo łatwiej mają osoby obsługujące klientów w biurze, jeżeli te rozmowy są nagrywane. Jesteśmy w stanie wrócić do tego klienta. Natomiast pamiętajmy, że takie konferencje jak ta są świetną okazją do tego, aby spotkać się z klientami, spotkać się z osobami, które są naszymi pośrednikami, które odpowiadają za sieci afiliacyjne. Natomiast jeśli chodzi o budowanie sieci afiliacyjnych, o tym będziemy mówić w kolejnym filmiku.